Moi Państwa gościem w studio jest pani Anna Zalewska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Pani poseł, no właśnie na ostatnim zjeździe PiS-u została pani przewodniczącą Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wałbrzyskim. Tak, bardzo się z tego cieszę. U nas to się nazywa prezes okręgu. Jestem dalej szefową. W dodatku dostałam bardzo taką krępującą liczbę poparcia, mianowicie 95%. To prawie jak w Rosji. Ale jestem z tego bardzo dumna, bardzo się cieszę. Oczywiście mnóstwo pracy przede mną, bo tak jak w każdej partii opozycyjnej jest się albo na górze, albo na dole i ciągle jest coś do zrobienia. Rzeczywiście taką moją dużą ambicją jest, abyśmy się stali bardzo poważnym ugrupowaniem w okręgu wałbrzyskim, czyli oprócz rozbudowywania struktur, które w Wałbrzychu samym są nie najgorsze, bo tak naprawdę liczymy prawie 100 osób w Wałbrzychu. To jest jeszcze taki plan przełożenia aktywności mojej na aktywność członków Prawa i Sprawiedliwości, chociaż myślę, że ostatnimi miesiącami pokazujemy, że jesteśmy taką zwartą grupą. I mam kilka oczywiście pomysłów, oprócz rozbudowywania struktur i pilnowaniem, żeby nie działy się niedobre rzeczy, konflikty, te będę starała się wygaszać. Na razie w Wałbrzychu jest wszystko w porządku. Ale takie dwa, myślę, dobre pomysły to stworzenie takich trójek liderów, jak ja to nazywam. To się już sprawdziło w Wałbrzychu. Mianowicie ja, radny lub członek Prawa i Sprawiedliwości i wyborca lub grupa wyborców, którzy mają ważną sprawę do załatwienia. Tworzymy taką grupę wzajemnie się wspierającą, wymieniającą się doświadczeniami i zadaniami, bo inne zadania są moje, radnego, członka Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim to, na czym mi bardzo zależy, załatwianie spraw ważnych dla ludzi, bo partia oprócz zadań takich, które mają zmierzać do przejęcia władzy, ma być taką instytucją i taką organizacją, która rzeczywiście no, jest przy człowieku, nie wzrusza ramionami, nie zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi sprawami, jakimiś oświadczeniami, listami. Oczywiście też takie będziemy robić. I druga rzecz, która wydaje się być bardzo ważna, szczególnie na terenie Wałbrzycha, ale i całego okręgu. Wymyśliłam takie kolacje konserwatywne, kolacje prawicowe. Niekoniecznie to będzie kolacja, być może będzie to ciastko i kawa, ale będziemy skupiać ludzi spoza Prawa i Sprawiedliwości, którzy to mają bardzo podobne lub zbliżone poglądy, żeby wspólnie podejmować różnego rodzaju działania, czy wykłady, seminaria, czy nawet wymiana doświadczeń. Od Gazety Polskiej przez Solidarność, Solidarni 2010, środowiska związane z Kościołem. To ważne, bo jesteśmy bardzo dużą grupą tutaj. Wspomniała pani, że członków Prawo i Sprawiedliwość na tym terenie ma dosyć sporo, ale ja pamiętam czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało reprezentanta nie tylko w Sejmie, ale także w Senacie i współrządziło Wałbrzychem. Tak, no i to jest cel partyjny i polityczny do osiągnięcia, ale wtedy dopiero jest to możliwe, kiedy przekonamy taką bardzo zwyczajną, codzienną, organiczną pracą mieszkańców do siebie, bo nie wystarczy wydrukować ulotki, nie wystarczy reklamować się na billboardach, trzeba po prostu zasłużyć na to poparcie. Do zrobienia w Wałbrzychu jest bardzo dużo, chociażby problem likwidacji szkół, który ma miejsce, choćby dzisiaj odbywa się manifestacja, gdzie obrońcy szkół jasno i dobitnie dają do zrozumienia, że na to się nie zgadzają, mają coraz większe poparcie, bo udało się zebrać już wymaganą ilość podpisów pod organizacją referendum w sprawie likwidacji szkół. Ja kibicuję, trzymam kciuki i tam, gdzie mogę, wspieram rodziców, nauczycieli, dyrektorów tychże szkół, dlatego że dołączył do nas kurator oświaty, który powiedział, że nie zgadza się na większość decyzji pana prezydenta i rady. Niestety ustawodawca w 2008 roku przypilnował, żeby ta opinia była mało ważna, to znaczy nie zobowiązywała prezydenta do tego, żeby wstrzymał owe likwidacje. Natomiast to jest bardzo poważny sygnał dla pana prezydenta, dla rady, którzy próbują uśpić naszą czujność.
już pomijając oczywiście radnych opozycyjnych, i mówić, że oto bądźmy cicho, nie hałasujmy, jakoś tam się poukładamy. Pan prezydent robi kolejne konferencje, pokazuje bardzo sympatyczne strony różnego rodzaju zdarzeń w Wałbrzychu i dobrze, ale nie siada rzetelnie do rozmów, a przede wszystkim, bo można siedzieć i rozmawiać, i nie słuchać. Nie słucha społeczeństwa, to znaczy nie ma w takim razie właściwej komunikacji. Wiem, że kończą się różnego rodzaju działania związane ze zbieraniem podpisów pod referendum w sprawie nie tylko odwołania Rady, ale przede wszystkim takiego protestu obywateli Wałbrzycha przeciwko likwidacji szkół. I kiedy już zostanie złożony wniosek, też zaangażuje się w rozmowy z mieszkańcami, w taką akcję upublicznienia tego, upowszechnienia owego referendum, żeby po prostu referendum się udało. Dzisiaj w studiu gościłam przedstawicielkę Szkoły Podstawowej nr 19. Pani, że tak powiem, objaśniła mnie nieco, że problem likwidacji szkół nie dotyczy tylko samych placówek, które zostaną zlikwidowane, ale także tych, do których trafią dzieci z tych likwidowanych placówek. Tak, tak, oczywiście. To, o co cały czas podkreślałam, że jest plan. Zamkniemy, zlikwidujemy, a nie ma planu, jak wesprzemy dzieci i rodziców. Są dwa poważne problemy. Problem dochodzenia do dwuzmianowości, od czego się już zdążyliśmy odzwyczaić, bo takie są standardy w całej Europie. Jesteśmy w XXI wieku i nie wyobrażam sobie maluchów, którzy kończą zajęcia zimą o godzinie 16. I druga kwestia to kwestia dowozu, tak naprawdę na dzisiaj niezabezpieczonego, bo oczywiście są zorganizowane autobusy, ale tak naprawdę nikt nie panuje nad tym, kto wsiada, dlaczego wsiada, gdzie wysiada, jak wysiada, a jeszcze myślimy przecież o sześciolatkach, które być może, mam nadzieję, że nie, będą musiały w 2014 pójść do szkoły. W wypadku dziewiętnastki przypominam, że dzieci będą musiały jechać prawie 8 kilometrów. To absurd. Powód oczywisty. Nie można stamtąd dojechać, bo jest zbyt duże obniżenie przy jednym przejeździe i po prostu autobus się zwyczajnie nie zmieści. Trzeba będzie jechać przez ulicę Uczniowską. To spowoduje absolutny dyskomfort, jeżeli nie, no, eliminację dzieci z różnego rodzaju zajęć dodatkowych. Autobus dwa razy nie będzie jeździł, nie będzie dowoził dzieci na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, a przecież mamy ambicje w Wałbrzychu rozwijać te zajęcia dodatkowe. I jest jeszcze kwestia tych najmniejszych obywateli, o których mamy dbać, chuchać i dmuchać, bo to przyszłość Wałbrzycha, którzy stracą swoich przyjaciół, stracą swoje panie nauczycielki. To wydaje się być błahostka, ale w ich wieku to czasami absolutne dramaty, które determinują ich stosunek do szkoły na całe życie. I to, co też cały czas podkreślałam, eliminujemy, czy pan prezydent Szałemej eliminuje szkoły, które są często jedynymi miejscami kultury, edukacji, wychowania, prewencji w poszczególnych dzielnicach. To nie wróży dobrze Wałbrzychowi. Kolejna kwestia, która wzburzyła opinię publiczną, to wyniki audytów przeprowadzanych w spółkach miejskich. Okazuje się, że właściwie nic złego tam się nie działo. Nie było żadnych problemów z zarządzaniem finansami, spółki były rentowne. No i jedyne mankamenty wynikały z dokumentów dotyczących chociażby wewnętrznej kontroli. To znowu jest to, o czym mówiłam przed chwilą. Państwo przyzwyczaili się już do takiego słowa teatr polityczny. To właśnie jest w Wałbrzychu teatr polityczny. Na razie mało kto ten audyt oglądał. Gwarantuję Państwu i Pani redaktor, że szczegółowo przejrzą owe audyty radni opozycyjni i pewnie zrobią konferencję, kiedy poznają szczegóły. Pan prezydent jest
właścicielem informacji, właścicielem wiadomości, pokazuje to, co chciałby pokazać. W związku z tym pytam, dlaczego zwolnieni są prezesi? W dodatku pan prezydent mówił, że takie jest oczekiwanie społeczne, żeby owi prezesi stracili miejsca pracy. No tak, stracili miejsca pracy, a zostali zwolnieni ze świadczenia pracy, dostawali pieniądze, nowo powołani prezesi dostawali pieniądze, a ponoć mamy kryzys generalnie i kryzys w Wałbrzychu, że nie wspomnę o tych, którzy no, podejmowali decyzje, zostali odwołani z funkcji, a mają ciepłe posadki. No patrz, przesympatyczny zresztą pan skarbnik miasta, który był prezesem Akwazdroju. Mam nadzieję, że zostaną dotrzymane wszystkie terminy. Tak się stało z wicemarszałkiem Jerzym Tutajem. No można byłoby pokazywać wiele nawet pomniejszych funkcji, jak Rada Nadzorcza w MPK. Cisza absolutna. A Rada Nadzorcza, jak pracowała w Urzędzie Miasta, tak sobie pracuje. Nikt nie wyciągnął żadnych wniosków. No pan prezydent chce stworzyć wrażenie, że myśmy wszyscy w Wałbrzychu zwariowali kilkanaście miesięcy temu. Wyprowadzane pieniądze były gdzieś w powietrze i nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Najwyższa Izba Kontroli odpowiada w wypadku MPK, bo prosiłam o kontrolę, no, że spółki tak naprawdę nie ma i trudno jej będzie cokolwiek kontrolować, ale zapisała sobie, że przy najbliższej, mam nadzieję, że niebawem, kontroli w Urzędzie Miasta te wszystkie uwagi, bo to było kilkanaście stron, spróbuję przenieść na analizę dokumentów, które są po stronie Urzędu Miasta. W związku z tym, ponieważ jest bardzo wiele ważnych kwestii i najważniejsza, szkół. Na niej się trzeba skoncentrować, bo trzeba dzieciom pomóc, rodzicom i nauczycielom. Przyjdzie czas na kontynuację rozmów i rozstrzygnięć dotyczących tego, co naprawdę działo się w spółkach miejskich.